A pamiętasz, jak musieliśmy użyć mapy, żeby znaleźć komisariat? Cholera, tak byliśmy schylani, że mapy do góry nogami żeśmy czytali. Ach, to był pierwszy i ostatni raz, kiedy z tobą się tak kupiłem. Nigdy więcej, Blake. Przecież nie było tak źle. Trochę spóźniliśmy się do pracy, ale przynajmniej świetnie się bawiliśmy. Miałem tak silnego kasa, że myślałem, że mi łeb eksploduje. Masz rację, nie było tak źle. Słaby z ciebie zawodnik. Żeby nie mieć kasa, trzeba umieć pić, Harold. Żeby być detektywem, najpierw trzeba mieć mózg. Tak mnie przegadałeś, że aż mi jaja zmalały. Odebrałeś mi męskość tym pociskiem, stary. Koniec tematu. Zbliżamy się do miejsca zdarzenia. Pełna powaga, Blake. Nie wyskakuj z niczym głupim. Masz to jak w banku. Są i oni, wielki detektyw Clinton i mniejszy detektyw Sanders. Spierdalaj, a ty to niby kto, Juliusz Cezar? W rzeczy samej, w pięknym wieńcu laurowym. Nie chcę wam psuć humoru, ale może przejdziemy do ofiary. Po co tu przyjechaliśmy? Jezu, poczucie humoru w stanie szczątkowym. Uśmiechnij się trochę, Harold. Chcę mieć to już za sobą. Nienawidzę jeździć na obrzeża Gotham. Pełno tu wieśniaków. Chyba za bardzo przywiązałeś się do miasta. Chodźcie, pokażę wam co i jak. Co tu się kurwa stało? Wy mi powiedzcie. Chyba se jaja robicie. Już wiecie, co tu się do ciężkiej cholery wydarzyło? Steve, z całym szacunkiem, jesteśmy z Wydziału Zabójstw, nie kurwa z Wydziału Zoofilii. Też o tym pomyślałem, ale żona ofiary upiera się, że to morderstwo. Morderstwo? Ta świnia niby go miała zabić? To owca, ciemniaku. Żona musi się pogodzić z tym, że jej mężulek bzyka owce za rogiem. No dobra, ale jaka jest przyczyna zgonu? Okoliczności znamy, ale jakim cudem mężczyzna skończył martwy? Naprawdę chcesz to wiedzieć? Coś muszę wpisać w akt zgonu, co nie? Tylko szczegółowo poproszę. Blake, czyń honory. Dobry Boże. Facet przyszedł tutaj do swojej, jak mniemam po tej kokardce, księżniczki, aby z nią kopulować. Zdjął spodnie i załadował swojego bolka w ową niewiastę. Jednak nasz nieszczęśnik niestety przedobrzył i jego serce nie wytrzymało tempa, z jakim penetrował księżniczkę i padł na zawał. Wystarczy, czy chcesz jeszcze bardziej szczegółowo? Chyba się zżygam. Jasna cholera, co się dzieje z tymi ludźmi? Ta. Następnym razem wezwij weterynarza, a nie nas. Nie chcę więcej na to patrzeć. A myślisz, że ja chcę? Miałem iskierkę nadziei, że to jednak nie to, na co wygląda. Z każdym kolejnym dniem tracę wiarę w człowieczeństwo. Taka robota. Zbierajmy się stąd, Harold. Tak, nie musisz mi mówić dwa razy. Nie wiedziałem, że jesteś tak wrażliwy na ludzką głupotę. Każdy z nas na coś jest. Nie ma ludzi bez słabych punktów. Zgodzę się z tobą. Wracajmy na ten jebany komisariat. Mam dosyć tego miejsca. Blake, to naprawdę była owca? A nie świnia? Nie kurwa, może jeszcze człowiek przebrany za świnie. Co za różnica? Powoli świat zmierza w tym kierunku. Czy nas wcale to nie zdziwi? Głupstwami ten świat stoi, a bez nich być może w ogóle nic by się nie działo. Nie gadaj, że nie chciałbyś choć raz przebrać się za zwierzę. Widziałbym cię w przebraniu królika. Chyba jestem na to za stary.
Jesteś głodny, Harold? A co? Postawisz jakieś żarcie? Nie. Ty zabulisz, a ja zjem za nas dwóch. Zgoda. Ale zamówię dwa razy bycze jądra. Dobra, wygrałeś. Ja dziś stawiam wyjątkowo. Zjedzmy coś normalnego. Zjadłbym sobie cielęcinę w sosie, schab z żurawiną, albo... Czekaj, czujesz to? Ten zapach? Jakby zgniłe mięso. Zapach jakby znajomy. Lepiej to sprawdźmy. Mam nadzieję, że to jakieś stare mięcho z tej knajpy. Halo, jest tu kto? Siamać, mam złe przeczucie. Cholera jasna. Przeczucie mnie nie myliło. No, za ciekawie to nie wygląda. Został tutaj wyrzucony. Śmierć nastąpiła przynajmniej 3 dni temu. Niemożliwe byłoby to, że nikt wcześniej by tu go nie znalazł. Na pierwszy rzut oka widać brak lewej ręki. Robota wygląda na precyzyjną, nie na amatorkę. Tylko na jaką cholerę zabójca pozbawiałby ofiarę jednej ręki, a następnie zwłoki porzucał w jakiejś uliczce? Tego nie wiemy. Dlatego ustalcie, kim jest ofiara oraz wykonajcie sekcję zwłok. Chcemy wiedzieć wszystko. Jasna sprawa. Zrobi się. Może porozmawiajmy z właścicielem tej knajpy. Jakby nie patrzeć, zwłoki znajdowały się na jego terenie. Dobra myśl, Blake. Mieliśmy coś zjeść, a skończyliśmy z trupem i nową sprawą. Uroki pracy detektywa. Nic nie wiem. Przechodziłem tamtędy jeszcze 2 godziny temu. Żadnych zwłok nie było. Nie wiem, o co macie do mnie problem. Nie mamy problemu. Przynajmniej do pana. Chcemy się tylko dowiedzieć więcej informacji. Jest pan pewien, że nikt panu nie zgłaszał trupa na zapleczu? Albo jakiegoś podejrzanego zapachu? Na Boga przysięgam, że nie. To pierwsza taka sytuacja tutaj. Może widział pan jakąś podejrzaną osobę, która kręciła się w okolicy? Ktoś utknął panu w pamięci? To spokojna restauracja. Nic się tutaj nie dzieje. Bandziory rzadko kiedy się kręcą. A może coś ukrywasz i zgrywasz niewiniątko, aby nie wzbudzać podejrzeń, panie Wheeler? Przepraszam? Blake. Znam przeszłość tej restauracji. Pralnia brudnych pieniędzy, łapówki, lichwa, prostytucja, handel narkotykami. Wymieniać dalej, czy zaczniesz gadać? Za czasów poprzedniego właściciela! Wsadzili go za kratki, ja przejąłem ten lokal i pozbyłem się całego tego gówna! Jeśli chcecie, możecie przeczesać cały budynek od góry do dołu, a i tak przysięgam, że nic nie znajdziecie! Pieprzeni detektywi! Spokojnie. Nie ma takiej potrzeby. Przepraszam za mojego partnera. Możemy zakończyć tę rozmowę. Dziękujemy za pomoc. Możemy coś zjeść w pańskim lokalu? Nie! Bierzcie dupę w troki i zjeżdżajcie stąd. Nie chcę was widzieć! Brawurowa akcja, Blake. Zajebiście ci to wyszło. No co? Trzeba korzystać ze wszystkich możliwych środków. Nic innego nam już nie pozostało. Czasami może trzymaj gębę na kłódkę, co? Wszystkim wyjdzie to na dobre, bo wracamy teraz z pustymi brzuchami. Dobra, nie marudź. Wstąpimy do budki z hot dogami pod komisariatem.
Znajdźcie go! Spokojnie. Kiedy ostatni raz widziała pani narzeczonego? 2 dni temu. Szedł do pracy, tak jak zawsze. Ale już z niej nie wrócił. Zdarzało mu się wcześniej nie wracać do domu przez 2 dni? Nigdy. Za bardzo mnie kocha. Zawsze wracał jak najszybciej mógł. Mówię panu, stało się coś złego. Dobrze. Przyjmujemy zgłoszenie o zaginięciu. Proszę, aby podała pani dane osobowe męża i cechy jego wyglądu. Nazywa się Milovan Perić. Pochodzi z Jugosławii, ale przeniósł się do Gotham 15 lat temu. Ma 36 lat. Smukły, z pełnym zarostem, kolor włosów i oczu brązowy. 1,78 m wzrostu. Proszę was, znajdźcie mojego męża jak najszybciej. Zrobimy co w naszej mocy. A proszę powiedzieć, gdzie pracuje pani mąż? Pracuje w Ace Chemicals już bardzo długo, bo odkąd się tutaj przeprowadził. Dobrze. Postaramy się go odnaleźć. Proszę teraz wrócić spokojnie do domu i oczekiwać na informacje. Ufam wam. Będę oczekiwała. Zaginięcie? Tak. Trochę ich ostatnio przybywa. Słyszałem już o waszej nowej sprawie. O tamtego nieboszczyka również zgłoszono wcześniej zaginięcie. Myślisz, że to zaginięcie ma związek z naszą sprawą? Możliwe. Sprawdzicie Ace Chemicals? Popytajcie ludzi tam pracujących o Milovana. Spróbujcie pogadać nawet z właścicielem koncernu. Może ktoś coś widział, ktoś coś wie. A zapowiadał się taki spokojny dzień. Cholera jasna, Gordon! Znowu kawa się skończyła! Chcesz nas wykończyć na tym komisariacie? O co ci znowu chodzi? Żłopiesz tę kawę jak nienormalny, to się nie dziw, że się skończyła! Jesteś komisarzem! Powinieneś dbać o artykuły codziennego użytku tutaj! Kawy nie ma! Ani espresso, ani americano, ani nawet macchiato! Co ja mam pić do jasnej cholery? Wodę! Może jak przestaniesz pić kawę 5 razy dziennie, to ci się poukłada w tej głowie. Coś ty powiedział? Takie słowa do mnie? Do podkomisarza? Gdyby nie ja, to byś medalą buty na ulicy polerował! Jedyne czego wymagam, to pierdolona kawa! Kawa! Bo cygara już sobie sam załatwiam, a ty nawet pieprzonej kawy na komisariat nie możesz kupić! Nie mogę tego słuchać. Sam nie możesz pójść do sklepu i sobie kupić? Ile ty masz lat? Bądź poważny, Harvey, nie wyprawiaj tutaj jakiegoś cyrku. W cyrku nawet mają kawę, a tutaj nie! Nie tylko ja jestem wściekły o to! Charlie i Noah też się skarżyli na brak kawy! Detektyw Harold Clinton. Z każdym dniem wyglądasz coraz starzej. Vicky Vale. Z każdym dniem coraz piękniejsza. Żonatemu mężczyźnie nie wypada flirtować. Ach, czy komplement to od razu flirtowanie? Kto wie, zależy od kogo ten komplement. Co słychać u ciebie, Haroldzie? Po staremu. Robota, dom, robota, dom. O, przestań. Życie detektywa na pewno jest ciekawsze niż życie dziennikarki.
codziennie inna sprawa, cały czas coś się dzieje. Ach, przynajmniej nie umierasz z nudów. A ty codziennie piszesz o czymś innym. Za wiele się różnimy. To prawda. A propos, chciałbyś może wziąć udział w wywiadzie o swojej najnowszej, budzącej ciekawość sprawie? Skąd ty? Plotki już chodzą, a poza tym ja zawsze wiem o wszystkim pierwsza. To jak? Chcesz mi sprawić tę przyjemność i wzbogacić poranne wydanie The Gotham Times? Będę ci bardzo wdzięczna. Ach, nie przepadam za wywiadami. Ale no dobra, niech ci będzie. Świetnie! Nie zawodzisz mnie, Haroldzie. Nie wiem, dlaczego ja się zawsze na to zgadzam. Zatem powiedz mi, Haroldzie, kim jest wasza ofiara? Znacie już jej tożsamość? Nie, wciąż czekamy na raport. W jaki sposób zginęła? Nie wiemy. Czekamy na wynik sekcji zwłok. Gdzie znaleziono zwłoki? Za restauracją Bamonta. Czy to prawda, że ofiara jest pozbawiona jednej ręki? Tak. Och, wiesz co, chrzanić to. Wywiad z tobą to jak rozmowa głuchego z niewidomym. Za dużo się od ciebie nie dowiem. Do usług, Vicky. Dobrze wiesz, że nie jestem odpowiednią osobą do udzielania wywiadów. Nie pierwszy raz mnie o tym przekonujesz. Słyszałeś, że Roman Sionis wychodzi z Blackgate za kaucją? Za kaucją? Ile on tam miał? Ze 100 tysięcy tej kaucji? 125, tak właściwie. Człowiek taki jak on to sobie podciera tyłek pieniędzmi. I znów zacznie się walka o wpływy w Gotham. Między nim a Falconem. A już był spokój. Będzie o czym pisać. Czarna maska wraca do gry. Byle nie zakłócili wyborów na burmistrza, które są coraz bliżej. Falcon dopilnuje, żeby obyło się bez niespodzianek. Jeden z kandydatów jest mu bardzo na rękę. Vicky, dobrze ci widzieć. Co tutaj robisz? Harold opowiadał ci już naszą dzisiejszą sprawę, gdzie gość padł na zawał podczas grzmocenia owcy? Nie, nie wspominał. Czy to istotne? Nie, raczej nie. Istotne jest to, że ładnie dziś wyglądasz. Dzięki. Miło mi... Przyjemność po mojej stronie. To zaszczyt rozmawiać z tak piękną kobietą. Wybaczcie, ale muszę już lecieć. Mam do napisania jeszcze kilka artykułów, a czas ucieka. Poranne wydanie samo się nie napisze. Trzymajcie się i powodzenia w nowej sprawie. Jasne. Tobie również powodzenia. Na razie, Vicky. Naprawdę? Do Vicky? Postradałeś zmysły? No co? Fajna, ładna babka. Co mi szkodzi trochę poflirtować? Z tego co wiem, to jest zajęta. Od kiedy szpiegujesz ludzi? Anka będzie zazdrosna. Ja nie szpieguję ludzi. Ja się na nich znam. Jak chcesz, znajdę ci jakąś przyzwoitą kobietę. Ty mi znajdziesz. Prędzej wykitujesz, dziadku, niż znajdziesz kogoś odpowiedniego dla mnie. Nieważne. Chodźmy do tego Ace Chemicals. Musimy wypytać pracowników o zaginionego Milovana Sericia. Pericia. Milovan Peric. Już zapomniałeś? Dziwne są te europejskie nazwiska. Byłeś kiedyś tu? W Ace Chemicals? No. Raz. Kiedy jakiś świr próbował wskoczyć do baniaka pełnego żrącego kwasu. Jasny gwint. I skoczył? No powiedziałem, że próbował, a nie że wskoczył. Detektyw Clinton i detektyw Sanders. Możemy zadać kilka pytań? Nie popełniłem żadnego przestępstwa. Możecie odmaszerować. Nie chodzi o ciebie, tylko o twojego kumpla, Milovana Pericia. Kiedy ostatnio go widziałeś? Kogo? Milovan Peric. Pracuje tutaj. Nie znam żadnego Milovana. To jakiś komik?
Milovan Perić. Znasz go? Proście, a będzie wam dane. Szukaj, a znajdziesz. Zapukaj, a otworzą ci drzwi. Bo każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A temu, kto puka, drzwi zostaną otwarte. Tak powiedział Jezus. Nie przyszliśmy na spowiedź świętą. Znasz go czy nie? Bóg zna odpowiedź na wszystkie pytania. Chcielibyśmy dowiedzieć się, czy znasz Milovana Perića. Nie znam i nie chcę znać. Ludzie to przybłędy. Najgorszy gatunek żyjący na ziemi. Niszczą wszystko, co się da, a w zamian oczekują tęczy i kwiatów. Zło i tak musi istnieć. To tylko człowiek nie musi z niego czerpać. Ma wybór i musi mieć wybór. Człowiek musi mieć zdolność swobodnego decydowania między alternatywami. Widzę, że nie uciekałeś z lekcji filozofii w szkole. Jak na ciebie mówią? Sokrates? Wiem, że nic nie wiem? Nie mam zamiaru więcej marnować mojego czasu na bezmyślne pogawędki z wami. Dzień dobry. Detektyw Clinton i Sanders. Chcielibyśmy zadać kilka pytań. Halo, proszę pana. Jest pan z nami? Jestem głuchoniemy. Cholera, znasz Śmigowy? Ani trochę. Zaraz mnie chuj strzeli. Ahoj, panowie! W czym mógłbym wam pomóc? Jestem właścicielem tej cudnej fabryki. Robi wrażenie, co nie? Dlaczego zatrudnia pan kretynów do swojej fabryki? Kto się przezywa, ten się sam tak nazywa, proszę pana! Nie skończył pan podstawówki, że korzysta pan ze słownika ośmiolatka? Spokojnie. Bez nerwów. Jesteśmy detektywami. Chcielibyśmy porozmawiać z panem na temat jednego z pańskich pracowników. Jakiego? Jak to w ogóle weszliście? Wiecie, że jesteście tu nielegalnie? Nielegalne to jest topienie tutaj radioaktywnych odpadów i wylewanie ścieków do pobliskiej rzeki. Nie będzie nas pan uczył prawa. Ten młodzieniec zawsze taki wyszczekany? Uważaj, bo jeszcze ugryzę. Blake, opanuj się do jasnej cholery. Ochrona nas wpuściła. Możemy teraz porozmawiać? Jasne, ale na osobności, bez tego ćwoka. Sam jesteś... Blake! Dobrze, jak sobie pan życzy. Porozmawiamy we dwójkę. A ty tu czekaj, Blake. Ta, miłego, Harold. Zatem, o kim chciałby pan porozmawiać? O Milovanie Periciu. Wymawiam to nazwisko dziś już chyba 8 raz. Nikt nic nie wie. Może pan nas olśni? W końcu rozmawiam z właścicielem fabryki. Milovan Perić. Dobry z niego pracownik. Nie sprawia większych problemów, aczkolwiek przestał się pojawiać od paru dni. Czy coś się stało? Dziś, w samo południe, jego żona zgłosiła zaginięcie. Poinformowano nas, że pracuje tu. Chcemy wiedzieć, kiedy ostatni raz go pan widział i że zachowywał się jakoś dziwnie w ostatnim czasie. Kiedy ja go ostatni raz widziałem? Możliwe, że to ze 3 dni temu? Stawił się normalnie. Rozmawiał normalnie jak zawsze. Nic nadzwyczajnego. Okej. Okay. A może miał z kimś konflikt? Z kimś się pokłócił? Coś pan wie na ten temat? Milovan jest bezkonfliktowy. Problemy nie są mu po drodze. Zawsze stara się ich unikać. A jeśli już się pojawią, to rozwiązuje natychmiastowo. Nic mi nie wiadomo o jakichś wrogach. To zacny człowiek. Wie pan może z kim się przyjaźnił w pracy? Z kim miał najlepszy kontakt? Milovan niestety nie był. Co to było? Jasna cholera!
Hej, stój! Zatrzymaj się, draniu! Słyszysz? Stój! Cholera! Którędy on pobiegł? Blake! Skończyłem! Blake! Do diabła! Gdzie on jest? Blake! Chodź tu! Blake! Kurwa! Gdzie jesteś? Tylko nie to! Jak to się kurwa stało? Co wyście robili? Nie wiem. Ja przesłuchiwałem właściciela fabryki, a Blake miał zwyczajnie poczekać. No jak widać, kurwa nie poczekał. Tylko dał się złapać, idiota jeden. To mnie kurwa oświeciłeś. Idź do diabła. Przynajmniej ten cały milowan się znalazł. Może nie tak, jakbyśmy tego chcieli, ale przynajmniej mamy ciało. Ta. Tylko teraz mamy większy problem. Uprowadzono funkcjonariusza! Blake to twardy zawodnik, a ty całkiem niezły detektyw. Znajdziesz go. Pomożesz mi? Mogę, ale nie teraz. Mam ochotę na drożdżówkę. Do jasnej cholery, Blake! Jak mogłeś dać się złapać, idioto? Cholera, gdzie ja jestem? Hej, gnojku! Gdzie jesteśmy? O, nasza istotka się przebudziła.
Pyk cię naprawi. Pyk sprawi, że będziesz idealny. Co? O czym ty pieprzysz? Piękno to specjalność Pyka. Pyk może usunąć twoje niedoskonałości. Jesteś taki unikalny, taki zły. Wszystko poliszczone od środka. Naprawię cię, tak jak wszystkich. Pyk uczyni was idealnym. To ty jesteś tym mordercą. Zabijasz niewinnych ludzi. Lepiej mnie uwolnij, jestem z policji. Pyk naprawi też policjanta. Oni są tacy niedoskonali. Potrzeba im tylu poprawek. Ale Pyk poradzi sobie ze wszystkim. Poddaj się, póki nie jest za późno. Znajdą mnie i ciebie. Mamy dużo czasu. Jesteś Pyka najwspanialszym potencjałem. Będziesz taki doskonały. Nareszcie nie muszę wyrzucać nieudanych lalek. Jesteś chory. Eksperymentujesz na ludziach, obłąkańcu. Zostaw mnie w spokoju. Słyszysz mnie? Skurwielu! Pomocy! Tato? Tato, co się stało? Ciężki dzień, Sara. Dziś porwano mojego partnera. O nie, Blake'a? Tak. Co się stało? Kogo porwano? Blake'a. Co ty mówisz? Jak to się stało? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Miał zaczekać, a ruszył w pogoń za mordercą. I przepadł. Pozostała po nim tylko czapka. O nie, wujek Blake! Ej, Sara. Spokojnie. Znajdę go. Przynajmniej postaram się go znaleźć. Musisz, tato. Wujek Blake na to nie zasługuje. Nie może stać mu się krzywda! A ty gdzie byłeś, Harold, że pozwoliłeś na to? Nie zaczynaj, Anna! Rozmawiałem z właścicielem Ace Chemicals. To nie moja wina, że ten idiota nie potrafi się słuchać i robi po swojemu. Taki już jest twój partner. Chyba dziś nie zasnę. Cholera. Musisz go znaleźć jak najszybciej, tato! Grozi mu przecież niebezpieczeństwo! Ten morderca jest szalony. Zabija w brutalny sposób. I wyrzuca swoje ofiary prosto na ulicę. Co jeśli Blake... O Boże... Masz rację, Sara. Wracam na komisariat. Znowu praca ważniejsza od rodziny. Boże, Harold! To mój zasrany partner. Nie pozwolę mu zginąć. Choćby nie wiadomo, jak bardzo zawinił. Muszę go znaleźć, zanim będzie za późno. Kiedy wrócisz do domu? My ciebie też potrzebujemy. Ja męża, a twoja córka ojca. Wtedy, kiedy go znajdę. Wrócę. Obiecuję. Ale nie wiem kiedy. Uważaj na siebie, tato. Bądź ostrożny. Dziękuję. Tak zrobię. Powodzenia.
Dlaczego nie jesz? Pyk jest niezadowolony. Laleczka musi jeść, aby nabrać masy. Nie będę żarł tego gówna. Co to w ogóle jest? Czyje to mięso? Prawie że idealne mięso. Pyk był tak blisko dokonania perfekcyjności. Ale tamtych blizn nie dało się usunąć. To ludzkie mięso? Ty psychopato! Skosztuj proszę. Może chociaż mięso niedoszłej laleczki jest smaczne. Może nie wszystko poszło na marne. Sam to żyry, pieprzony kanibalu. Mogę ci się zesrać na ten talerz dla lepszych walorów smakowych. Ponoć świnie jedzą odchody. Pyk nie jest głodny. Już niedługo przyjdzie czas na ciebie. Przeczuwam nutkę nadchodzącej perfekcyjności. Nie mogę się doczekać, aż przetnę twoje niedoskonałe ciało. Chyba śnisz. Nie pozwolę na to. Nie wywiniesz się z tego. Pyk niedługo wróci. Bądź grzeczny, proszę. Cholera. Gdzie jesteś, Blake? A może... Nie. To bez sensu. Pomóżcie mi do cholery. Trzeba się pomóc każdego z was. Porwano funkcjonariusza do chuja pana. Mortis, może ty chcesz pomóc czytać mi te akta? Może ty coś znajdziesz? Ja? No coś ty, nie ma mowy. Dlaczego? W sumie dobrze, że go porwano. To dziwny, nachalny gość. Raz przyszedł na moje przyjęcie bez zaproszenia. Wpieprza się tam, gdzie nie trzeba. Też się ucieszę, kiedy ciebie ktoś porwie. Steve, może ty byś... Nie! Gość jest nikim. Zapija się w domu z własnymi myślami. Uważasz, że potrzebujemy takich funkcjonariuszy? Których prywatne problemy mają wpływ na jakość pracy? Morderca wyświadczył nam przysługę. Ale z ciebie kawał skurwiela. Blake to dobry detektyw. Wybacz. Nie mogę pomóc. Słuchajcie mnie. Wczoraj porwano jednego z naszych, detektywa Blake'a Sandersa. Każdy z was powinien zrobić coś, co powinno pomóc w odnalezieniu waszego kolegi. Nie obchodzi mnie to, czy darzycie go sympatią, czy nie. To jeden z naszych braci, a braciom powinno się pomagać. Wszyscy jesteśmy na równi. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Pomóżcie Haroldowi w odnalezieniu Blake'a! Mam już raport z sekcji zwłok. Naprawdę? A ty nic nie mówisz? Czekałem na nią całą noc, ty cholerny łajdaku. Już idę! Dzięki, Jim. Daj spokój, wstyd mi za nich. Nie mogłem patrzeć na to, jak wyrażają swoją niechęć w stosunku do Blake'a.
Chyba tylko nam zależy na odnalezieniu go. Gdyby nie ty, nikt by nie ruszył dupy. Dobry z ciebie komisarz, Gordon. Najlepszy, jakiego znam. Staram się być lepszym niż byłem wczoraj. I tak codziennie. Gotham potrzebuje takich ludzi. Ludzi, którzy z każdym dniem będą coraz bardziej walczyć o sprawiedliwość. Brak śledziony, komory sercowej, lewej ręki, to już wiadomo. Kości gnykowej? Chorobą na dermatozę? Tak, już bardzo zaawansowano. Ciekawe. Liczne, precyzyjne nacięcia wewnątrz i zewnątrz ciała. Odciski palców. Udało mi się je znaleźć przy szyi ofiary. Morderca próbował je zatrzeć, lecz niedokładnie i tak oto udało się ustalić jego tożsamość. Laszlo Valentin. Był naukowcem i wykwalifikowanym chirurgiem. Muszę znaleźć jego miejsce zamieszkania. Gordon, znajdź mi adres zamieszkania niejakiego Laszlo Valentina. W tej chwili! Co się dzieje? Znalazłeś coś? To morderca. I porywacz Blake'a. Wskazują na to odciski palców z sekcji zwłok. Jasny gwint, już go szukam. Laszlo... jak? Laszlo Valentin. Valentin... gdzie on jest? Valentin... Laszlo Valentin... mam! Ale... cholera, brak miejsca zamieszkania. Jest bezdomnym? Na to wskazuje. Ma jakiś bliskich? Ktoś, kto mógłby nam pomóc? Ma córkę. Scarlett Valentin. Mieszka poza Gotham w Abzekun. Numer domu 21. Cholera. To kawał drogi. Jadę tam. Uważaj, Harold. I powodzenia. Odnajdź Blake'a. Całego. To w końcu jeden z naszych. Odnajdę go. Za wszelką cenę. O, cześć, Harold. Może chciałbyś... Nie teraz, Vicky. Jezu, dobra. Co ty robisz? Dużo niedoskonałości. A wydawał się taki dobry. Pyk nie da rady naprawić go. Jest zbyt popsuty. Zabiłeś kolejnego człowieka. Ty gnoju, będziesz gnił w pierdlu za swoje czyny. Pyk jest jak glina. Pyk jest jak Bóg. Pyk jest po to, żeby wszystkich naprawić. Następny będziesz ty. Wisienka na torcie. Największy potencjał. Pyk jest bardzo podekscytowany. Nawet nie próbuj. Wypuść mnie, a może jakoś się dogadamy. Już niedługo ta pora. Pyk nie może się doczekać. Nie, błagam, nie.
Dzień dobry. Pani Scarlett Valentine? Tak. O co chodzi? Detektyw Harold Clinton. Przepraszam za tak wczesną porę. Mam nadzieję, że to nie problem. Moglibyśmy porozmawiać? Niczego nie zrobiłam, nic nie wiem. Prowadzę tutaj samotne, spokojne życie. Chodzi o pani ojca, Laszlo Valentina. Mojego ojca? Nie mam z nim kontaktu od wieków. Nie wiem, czy mogę panu pomóc. Każda informacja na jego temat będzie cenna. Mogę wejść? Tak, proszę, skoro pan nalega. Jaki jest pani ojciec? Dlaczego nie ma pani z nim już kontaktu? Mogłabym najpierw wiedzieć, co pan chce od niego? Jest podejrzany o kilka morderstw i uprowadzenie funkcjonariusza policji. O Boże, to straszne. Myśli pani, że pani ojciec byłby w stanie posunąć się do tak okrutnych czynów? Mój ojciec to szaleniec. Kiedy byłam dzieckiem, był jeszcze normalny. Tworzyliśmy przeciętną, w miarę szczęśliwą rodzinę. Ale kiedy zmarła mama, to popadł w obłęd. Zaniedbał pracę, po jakimś czasie zwolnili go. Zaczął przeprowadzać eksperymenty na zwierzętach. Tnął je na stole w kuchni. Rozumie pan? W naszym domu! Miałam 15 lat, a musiałam codziennie oglądać martwe, obrzydliwe, przerobione zwierzęta. Śpiewał przez cały czas operę. Na podłodze i ścianach lała się krew. Eksperymentował głównie na sarnach, dzikach, bydle. Ale największe wrażenie zrobiła na nim świnia. Wtedy pierwszy raz udało mu się osiągnąć coś, do czego cały czas dążył. Nazywał to idealnym. Zachwycał się tym całe dnie. Kontynuował swoje chore eksperymenty na świniach przez kolejne 3 lata, aż nie ukończyłam 18. Wtedy spakowałam się i odeszłam bez słowa. Nigdy mnie nie szukał. Pani historia zgadzałaby się z tym, czym mierzymy się od kilku dni. Ciała pozbawione kończyn, organów wewnętrznych, ślady po nacięciach. Być może pani ojciec przeniósł się na eksperymenty na ludziach. Mam ogromną nadzieję, że to nie mój ojciec. Że to jednak ktoś inny. Może źle zrobiłam, odchodząc od niego i nie pomagając mu w żaden sposób? Może dało się zapobiec tym tragediom? Niech się pani teraz nie obwinia, bo to najgorsze, co można zrobić. Pani ojciec jest chory i zdecydowanie potrzebuje pomocy. Nie poradził sobie z traumą po śmierci żony. Szukał swego rodzaju ukojenia w eksperymentowaniu, które pomagało mu, ale popadł przez to w jeszcze większe szaleństwo. Niech mi pan powie, da się go jeszcze uratować? Nie wiem. Nie mnie to oceniać. Jednak zrobię wszystko, aby umieścić go w Arkham. Myślę, że tam mu pomogą. Rozumiem. Wie pani, gdzie go szukać? W spisie nie znaleźliśmy jego adresu. Muszę go jak najszybciej znaleźć. Kilka lat temu słyszałam, że sprzedał nasz dom. Jednak gdy jeszcze mieszkaliśmy razem, otrzymał po spadku dom po jego rodzicach. Często do niego wyjeżdżał. Byłam sama. Może teraz tam przebywa. Najwidoczniej nie zarejestrował tego domu. Gdzie go znajdę? Gdzie jest ten dom? Cholera, nie pamiętam dokładnie. Ale wydaje mi się, że było to w Harriman State Forest? Nie pamiętam numeru domu, ale nie ma ich tam za dużo. Powinien pan go znaleźć. Dziękuję. Bardzo mi pani pomogła. Ruszam tam. Pani Clinton? Tak? Proszę mu pomóc. To wciąż mój ojciec. Nie mogę pani nic obiecać. To morderca. Nie zawaham się użyć broni. Zrobię wszystko, co w mojej mocy.
La 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 la, la 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 la. Nadszedł czas na największy projekt Pyga. Wszystko jest gotowe. Ani się kurwa wasz, zostaw mnie w spokoju. Chodź tutaj do mnie. Zostaw mnie, psycholu, puszczaj kurwa mać. Rozwiąż mnie, jeszcze nie jest za późno, słyszysz? Ależ to będzie perfekcyjne. Pyk dawno nie czuł takiej pewności. Nie obawię się. Pyk cię naprawi. Tobie przydałaby się naprawa, skurwielu. Ale mózgu, jesteś chory. Od czego by tu zacząć? Od niczego. To fatalny pomysł. Nie ujdzie ci to na sucho. Może od tego? Nie. Za duże. A to? Prawie idealne. Płaka. Nie rób mi krzywdy, proszę. Nie smuć się. Pyk uczyni cię doskonałym. Toż to powód do harmonii. Nie jestem doskonałym i nigdy nie będę. Wiem to całe życie. Nienawidzę siebie. Jestem zwykłym, nieznaczącym śmieciem, słyszysz? Wszyscy to wiedzą. Nic ci to nie da. Zaufaj Pygowi. Pyk wie, co robi. O, to będzie idealne. Od tego zaczniemy. Nie, odłóż to, zostaw mnie. Pamiętaj, ból to tylko sposób, w jaki ciało mówi dziękuję. Nie chcę tego czuć, oszczędź mnie, błagam. Nie jestem idealny, za jakiego mnie masz, jestem niczym. Idealny dopiero będziesz. Pyk cię takim uczyni. Pyk uczyni cię nieśmiertelnym. To niemożliwe, zabijesz mnie. O nie. Pyk nie krzywdzi. Pyk leczy. Pyk naprawia. Będziesz moim dziełem sztuki. Pyk zaczyna. Nie, zostaw mnie. Ręce do góry. Odłóż broń. Harold. O nie. Pygowi się nie przeszkadza. Pozwól Pygowi dokończyć. Powiedziałem ręce do góry. Odłóż broń, albo tworzę ogień. Nikt nie przerwie Pygowi. Pyk ciebie również może uczynić idealnym. Kurwa mać, nie wierzę. Blake, jesteś cały? Myślałem, że już po mnie. Zrobił ci coś? Nie, prawie. Dzięki Bogu. Rozwiążesz mnie? No pewnie. Co tak długo? Byłem pewien, że mnie zabije. Wybacz. Nie było łatwo. Cieszę się, że jesteś cały. A ty znów mnie ratujesz. Zawdzięczam ci życie podwójnie. Tym razem twoje życie kosztem innego. Lepiej on niż my. Tak. Masz rację. Po otrzymaniu raportu z sekcji zwłok i dokładnej tożsamości mordercy udałem się do córki Laszlo Valentina, która zamieszkuje w Abzekum. Scarlett, bo tak się nazywa jego córka, opowiedziała mi historię swojego ojca.
Wtedy wiedziałem już, z jakim psychopatą mam do czynienia. Co było dalej? Jak pan znalazł się w miejscu, gdzie przetrzymywany był detektyw Sanders? Scarlett wyjawiła mi potencjalne miejsce pobytu Laszlo Valentina. Tam, gdzie przebywał najczęściej, gdy go nie było w domu. Kiedy mieszkali jeszcze razem. I udał się pan do tej niezarejestrowanej posiadłości? Tak. Co prawda, nie znałem dokładnej lokalizacji tego domu. Ale miałem szczęście. I Blake również. Że udało mi się je znaleźć w ostatniej chwili. A co stało się w Harriman State Forest w domu numer 11? Co pan zobaczył, gdy pan dotarł na miejsce? Zobaczyłem stary, opuszczony dom. Lecz dostrzegłem jedno, jedyne otwarte okno. Wdrapałem się na dach i wszedłem przez nie. Ujrzałem sadystyczne pomieszczenie z ogromną ilością krwi, narzędzi, kończyn i przerażającą kreaturą. Był tam również oczywiście Laszlo Valentin, z tasakiem w ręce i związany Blake Sanders. Co było dalej? Co pan zrobił? Wyciągnąłem broń i wymierzyłem w stronę Laszlo Valentina, rozkazując rzucenie broni i podniesienie rąk do góry. Co zrobił pan Valentin? Nie posłuchał mojego polecenia. Próbował mnie zaatakować. I wtedy otworzył pan ogień? Tak. Wtedy go zastrzeliłem. Czy naoczny świadek potwierdza taką wersję wydarzeń? Tak, potwierdzam. Czy pan, panie Clinton, zataił jakiekolwiek informacje dotyczące sprawy? Nie. Nie zataiłem. Czy przysięga pan, że użył pan broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego? Przysięgam. Czy pan Laszlo Valentin, potocznie zwany jako profesor Pig, zginął natychmiastowo? Na pańskich oczach? Tak. Panie Strange, dotarł oczekiwany przez pana pacjent. Witamy w Arkham, panie Pygy.